Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kolejnym filmiku. Moi drodzy, ja właśnie u Radka na kanale oglądałem ostatnio filmik, który pokazywał, co Radek tam kupił u mojego przyjaciela. No i mi się też przypomniało, że ponad 2 tygodnie temu u niego zakupiłem sobie Star Wars. Miałem gdzieś to zakopane. No i pomyślałem, nie ma co już nagrywać na chwilę obecną, więc otworzymy sobie Star Wars. W środku ma być jedna z tych 3 kart limitowanych. Ja osobiście nie jestem jakimś tam wielkim fanem Star Warsów. Czasami jak mam wolną chwilę, nie mam co robić, to jakiś tam odcinek się obejrzy. Więc pomyślałem, wezmę to od mojego przyjaciela, zaprezentuję Wam karty. Wiem, że dość dużo osób interesuje się właśnie Star Warsami, a że za niedługo do kin właśnie wychodzi filmik, to jest właśnie cała, można powiedzieć, premiera. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle wyjdzie to. U mojego przyjaciela można to kupić, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to wbijajcie na Max Collection i zamawiajcie. Nie wiem, czy tutaj jest 6 kart, ale myślę, że 6, bo saszetka jest taka w miarę, może nawet więcej. Dość gruba jest saszetka. O, już mi się jedna tutaj przerwała, więc sobie ją od razu otworzymy i zaprezentujemy. Father and Son. Return of the Jedi. Jest to oczywiście po angielsku. To jest wersja angielska. Luke and C3PO search for R2. Wookiee prisoner. No i nie wiem, to jest chyba... A nie, to nie jest limitka. Myślałem, że to jest limitka. Jabba the Hutt. Greedo confronts Han. Shoot him up or shoot him down. Can search for Luke. I the rebels head to Cloud City. Następna saszetka. W sumie, bo nawet nie pokazałem Wam, 200 kart do zebrania jest. 8 kart jest w paczuszce. I są 3. Jedna karta, ta Rainbow, na 3 saszetki. I limitowana jedna jest na 36 paczuszek. Więc no, tutaj jest pewna gdzieś Double Crossed by Lando. Tutaj chyba z tyłu są tytuły tych filmów, jak się nie mylę. Luke leads the Rogue Squadron. Where is Yoda? Tutaj mamy kartę limitowaną, trafiamy w końcu. Jest to Chewbacca. Czyli z tych 3, co tutaj mamy, to trafiamy tego pierwszego. Następnie mamy Luke'a Skywalkera. To już jest powtórka. R2
The two has gone. Finn. Lecimy z trzecią saszetką. Oh no, the rancor. Luke helps his father. No escape from the dead star. Yoda. Czyli to są tutaj te karty Rainbow. Kylo Ren. The Death Star approached Yavin 4. An Imperial probe droid lands on Hoth. There is something out there. Czwarta saszetka. Jabba listens to Luke message. To już było. Luke blasts the door controls. Karta Rainbow Finn. X-Wing Starfighter. To są wszystko jakieś takie świeciaki. Dirt Water Search the Ship. AT-AT Walkers Take Control. I Han Learns His Fate. No i ostatnia saszetka przed nami. W środku tutaj jest jakaś lista, checklista. I mamy numerki. Oczywiście, a to jest chyba druga część, bo tu jest od 122 numeru do 207. Czyli jeszcze jedna lista brakuje. I co my tutaj teraz mamy? Mamy Han Destroys Imperial Probe Droid. Constructing a new Death Star. Camp Stories. The Interrogation of Leia. No Way Out. Karta Rainbow General Wears. Stormtroopers surround the Millennium Falcon. I Luke boards his X-Wing. Tak to, moi drodzy, wygląda. Nie wiem, czy zainteresowały Was te karty. W każdym bądź razie, no, te świeciaki nawet wyglądają. Bazówki może nie są takie ekstra, ale te to dość ładne są karty, więc jeśli Was zainteresowało, to tak jak mówiłem, piszcie do mojego przyjaciela z Max Collection, on to tam ma, i zamawiajcie. Moi drodzy, to wszystko na dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Pozdrawiam Was. Cześć.